dzisiaj przerobimy sobie ciosy podbródkowe, innymi słowy haczyki. Podstawowa pozycja. Najpierw cios. Lewy haczyk z dołu. Zobaczcie. Delikatnie puszczam rękę. Hop. Skręcam ją. Prowadzę ją do przodu. Hop. Hop. Tu jest miejsce, w którym uderzam. Przeciągam. I najkrótszą drogą wracam do gardła. Jeszcze raz, zobaczcie. Hop. Hop. Teraz tak. Na samym początku ignorujemy kwestię nogi. Jak żeście zauważyli, przenosiłem ciężar ciała do środka. Na samym początku uczymy się samego ruchu, tak? Ręka idzie w dół, hop, hop, uderzenie, powrót, hop, tu. Na wyższym poziomie dodajemy ruch kolana do środka, lekko podnoszę lewą piętę, zobacz, hop, tutaj, zobaczcie sobie wokół, hop, hop. Z czasem dodajemy przeniesienie ciężaru ciała. Teraz zobaczcie, jak będę zadawał cios. Hop. Tu. Ewidentnie widać, jak przenoszę ciężar ciała na prawą nogę. Bez ręki. Hop. Z ręką. Ok. Czyli technika wygląda tak. W całości na poziomie zaawansowanym. Jednocześnie z ręką daję kolano do środka, przenoszę ciężar ciała już w tym momencie na prawą nogę, uderzam, przeciągam i wracam do pozycji. Ok. Teraz Wam pokażę na tarczy z kolegą. Pamiętamy, żeby tarcza była zawsze na wysokości mniej więcej brody osoby, która będzie zadawała technikę. Wiesz, jak ręka będzie tak albo tak, trochę się to mija z celem. Podstawowa wersja, tutaj ruch. Druga, z nogą i w całości. Ok. Podstawowe błędy. Przy lewym ciosie podbródkowym najczęściej pojawia się taka sytuacja. Jak uderzę, to pokazuje plec. Tak? To nie jest dobre. Spójrzcie na moją linię barków. Jak robię błąd, widzicie, jak wykładam się, tego ruchu nie powinno być. Ręka pracuje po prostu do przodu. Hop. Cała siła jest z ruchu bioder. Tutaj jest technika. Istotnym jeszcze błędem może być coś takiego. Opuszczę nisko rękę. To jest bardzo niebezpieczne, bo raz, że sygnalizuje cios, a dwa, że moja technika dłużej trwa. To nie znaczy, że ona będzie silniejsza. Siła nie jest w ruchu ręką, tylko w pracy nóg. To w zasadzie wszystko. Zapraszam na następnym filmiku na prawo podbródkowe. Dzięki za uwagę.